Hej, hej, moi drodzy, ten piękny wiosenny dzień. Witam was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj będzie lekko, ale z przytupem i z pieprzem, dlatego że mam dla was amerykańską sensację od wydawnictwa RM Curaro i jest to wtyczka Dwayna Świerczyńskiego. Lektura dla młodszych, jak i starszych czytelników, ale dla pełnoletnich czytelników, o czym za chwilę się przekonacie. A po wtyczce podrzucę wam jeszcze trzy inne pieprzne kryminały amerykańskie i do tego zapraszam was na konkurs. Wzorowa studentka z Filadelfii, Sari Holland, zawiesza wzrok na niewłaściwym chłopaku i zostaje wkręcona w nie lada tarapaty. Bo okazuje się, że owy chłopak zamieszany jest w lokalny biznes narkotykowy, a miejscówki, które odwiedza, obserwowane są systematycznie przez Wydział Narkotykowy Policji. I tak się niefortunnie składa, że Sari trafia w niewłaściwe miejsce w niewłaściwym czasie i aby wyplątać się z podejrzeń, jakie ma wobec niej policja, musi zostać ich tytułową wtyczką, czyli tak zwanym informatorem. A Sari, jak się okazuje, ma do tego talent, bo dzięki swojej inteligencji i sprytowi potrafi wyciągnąć niejedną informację od uczestnika niejednego narkotykowego półświatka. Z czasem robi się jednak dość niebezpiecznie, dlatego że każdy wie, że przestępcy nie lubią szpicli, prawda? Młodziutkie bohaterki, twardzielki, tuż na progu dorosłości, które nie dają sobie w kaszę dmuchać, to jest taki znak rozpoznawczy sensacji New Adult. I jest to taki podgatunek amerykańskiej prozy, dlatego że niejednokrotnie spotkałam się właśnie z powieścią, w którym wrzucamy młodą, inteligentną dziewczynę o konkretnych predyspozycjach do brutalnego, przestępczego świata pełnego mężczyzn, wyrachowania i przemocy. Robił tak Chuck Wendig, robi tak Dwayne Świerczyński, sporo tutaj realizmu ulicy, wulgaryzmów, a sama Sari no nie do końca odpowiada wzorowej studentce. Jest ostra, drapieżna, nie przebiera w środkach, ale jednocześnie słodka i urocza w środku, kiedy ktoś wreszcie przebije się przez tę brutalną skorupę. Takie bohaterki lubimy, dlatego że to jest tak, jakby taka zwykła dziewczyna z ulicy, taka girl next door, zyskała nagle supermoce i miała szansę przeżyć przygodę swojego życia. Sięgając po wtyczkę, szykujmy się na uliczny, często swawolny, bardzo wulgarny język, który jest widać znakiem rozpoznawczym tej powieści. To niektórym może oczywiście przeszkadzać, dlatego że przekleństwa są tutaj obecne od pierwszej strony, ale jednocześnie musimy pamiętać, że jest to bardzo lekka, sensacyjna lektura o półświatku narkotykowym, a tam przecież nikt wierszem nie mówi. Czyta się szybciuchno, bez zbędnych analiz, dlatego że nie ma tutaj co analizować, to jest taka czysta rozrywka oparta na prostym schemacie. Jest to również lektura na jeden haps dzięki wymieszanej narracji. Mamy tutaj pierwszoosobowe listy, mamy mnóstwo prostych dialogów i trzecioosobową narrację, również uproszczoną do granic możliwości. Mam wrażenie, że wtyczka Dwayna Świerczyńskiego sprawdzi się przede wszystkim dla młodych czytelników wchodzących w dorosłość, pełnoletnich czytelników, a również wszystkich tych, którym brakuje takich lekkich, sensacyjnych opowieści z małym pieprzykiem. A teraz na dokładkę mam dla was trzy inne amerykańskie kryminały z takim zadziorem, z pieprzykiem, właśnie jak wtyczka. I pierwszą z nich są Drozdy dotyk przeznaczenia Chucka Wendiga, o którym właśnie już dzisiaj wspominałam, a który tworzy dość takie brutalne, mocno przerysowane opowieści w duchu filmów Tarantino. Bez skomplikowanej filozofii, bez zbędnych wstępów i tutaj mamy historię Miriam Black, dziewczynę z tak zwanej białej hołoty, której przydarzyło się coś niesamowitego, a teraz szuka sensu swojego życia. Kolejnym tytułem jest Dobra córka Alexandry Bird i jest to taka powieść bardzo kobieca, to jest taki kryminał bardzo kobiecy i raczej bardziej już na poważnie. Jest to historia powrotu w rodzinne strony i tajemnicy, która ukrywa się w okolicach. A na koniec Zapadła dziura Bone Gap Laurie Ruby i jest to historia, która łączy w sobie realizm magiczny, kryminał, baśń i powieść młodzieżową w jednym. Jest to pełna okrucieństwa i przemocy, niemal mityczna opowieść o zaginionej dziewczynie z moralnym przesłaniem. A teraz, kochani, zapraszam was na konkurs, dlatego że wydawnictwo RM Curaro przygotowało dla was jeden egzemplarz wtyczki Dwayna Świerczyńskiego do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: gdybyście mogli stać się informatorem albo wtyczką policji, to jaką ksywkę byście przybrali? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem, macie czas do 10 maja, a ja wtedy na dniach wybiorę jednego zwycięzcę.
I to wszystko na dziś. Po więcej wtyczki zapraszam Was oczywiście na bloga Wielkiego Buka za możliwość recenzowania. Raz jeszcze dziękuję wydawnictwu RM. Co by Wam tutaj jeszcze powiedzieć? Po więcej wtyczki już tradycyjnie zapraszam Was na bloga Wielkiego Buka. Zapraszam Was również na media społecznościowe. Odwiedzajcie mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie. Na Facebooku powstała grupa facebookowa, a w zasadzie Wielkobukowy Klub Książkowy, w którym gadamy o literaturze i omawiamy książki. Teraz lekturą majową, kwietniowo-majową jest Ręka Mistrza Stephena Kinga. Zapraszam Was serdecznie, link pod filmem. Klikajcie dzwoneczek, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!